Pierwsze zdanie książki brzmi: nigdy nie miałem wątpliwości, że służę świętemu. To wielki zaszczyt, wielkie szczęście być blisko Ojca Świętego, osoby tak niezwykłej. A jak wielkie to było wyzwanie. Tak, Ojciec Święty był wyjątkowym człowiekiem. Jednocześnie był bardzo taki prosty, bardzo ludzki. Dlatego tak właśnie od niego odczuwałem, że służę człowiekowi świętemu, ponieważ dla nas świętość, święty człowiek to jakiś człowiek może taki daleki, człowiek jakiś niezwykły w naszych myślach, natomiast w naszej wyobraźni. Natomiast właśnie Ojca Świętego było widać, tą jego głębią tego życia duchowego, tego życia modlitewnego, ale jednocześnie właśnie taka prostota w codziennym byciu, w codziennej pracy, w codziennym spotykaniu się z ludźmi, w takich codziennych kontaktach, w jego sposobie bycia. Nie był on takim jakimś, można powiedzieć, dewocjarzem, bo kiedy my czasami, czy patrzymy na jakiegoś kapłana, czy na jakiegoś kleryka, czy na siostrę zakonną, czy na przykład jakichś wiernych, to widzimy, że oni w jakiś sposób czasami się odróżniają, jak gdyby pokazują swoją duchowość, swoją świętość. I Ojca Świętego tego nie było nigdy widać, prawda? Był zawsze taki naturalny i prosty. A jednocześnie, jeśli właśnie mogliśmy go dłużej obserwować, to jednak widać było, że był człowiekiem wyjątkowym, był człowiekiem bardzo głębokim, no i tak jak powiedziałem, był człowiekiem świętym. Ale w książce jest też bardzo dużo informacji o tym, że Ojciec Święty był rzeczywiście niezwykły. Na przykład ta aureola nad głową, która jest niewytłumaczalna na zdjęciu Adama Bujaka, albo to, że Ojciec Święty miał tak piękną twarz w chwili śmierci, albo fakt, że chorował właśnie w piątki, to nie było coś zwyczajnego. Co było najbardziej niezwykłe? Może coś, co nie znalazło się w książce? Tak, to prawda. Tak bym powiedział, na co dzień właśnie był takim człowiekiem bardzo normalnym, ale to trzeba było już, można powiedzieć, wyłapywać takie chwile, takie szczególne momenty, które w takim codziennym byciu, przy obcowaniu, przeżywaniu tych wszystkich spotkań, czasami właśnie nawet się nie wyłapywało tych szczegółów. Potem właśnie chwila refleksji i powiązało się pewne wydarzenia właśnie z taką jakąś niezwykłą interwencją, czy łaską Bożą. To prawda, Ojciec Święty miał taki szczególny charyzmat. Wiemy, że wiele ludzi w początkowym okresie jego życia chciało go zobaczyć, chciało go usłyszeć, no bo miał piękny głos, był pięknym młodzieńcem, człowiekiem. Potem wiele osób właśnie, kiedy już powiedzmy tracił ten piękny, barwny głos, już nie miał tej pięknej serwetki, jednak ludzie dalej garnęli się do niego, dlatego że promieniował od niego jakiś szczególny charyzma. I każdy, kto z nim zetknął się właśnie, odczuwał jakąś taką szczególną moc, i odczuwał taki pokój w sercu, bezpieczeństwo. I można powiedzieć, że każdy odczuwał takie dotknięcie Ojca Świętego, chociaż nawet nie był niego blisko. Kiedy przejeżdżał między sektorami czy ulicami, często mówili, często się słyszało, on na mnie spojrzał. Ta wyjątkowość Ojca Świętego było widać w sposób szczególny właśnie na modlitwie. To już Państwo na pewno ode mnie też słyszeli, że modlił się każdego dnia w sposób bardzo prosty, ale też miał właśnie takie swoje przeżycia, medytacje w skupieniu, w ciszy. I wtedy było widać czasami, kiedy przechodziło się, że to był jakiś taki wyjątkowy dialog, można powiedzieć, mistyczne spotkanie z Panem Bogiem. Jak powstawała ta książka i poprzednia o Wielkim Strumieniu z Panią Brygidą Grysiak? Czy to była długa rozmowa, jedna wywiad rzeka, czy to było wiele spotkań, czy może w tej książce zostały wykorzystane jakieś notatki Waszej Ekscelencji, może jakiś pamiętnik? Niestety przykro mi jakoś codzienne obowiązki, potem też w tym czasie wolnym dużo
takich spotkań, odwiedzin. Każdy chciał jakoś, kiedy przyjeżdżał do Rzymu, wszyscy pisali, bo ktoś kogoś polecał, żeby przyjąć. Pracowaliśmy jednak bardzo długo, do późnych godzin wieczornych, więc jakoś tutaj czasami wiele osób mi mówiło, że powinienem pisać taki pamiętnik, jakieś notatki, jednak widziałem, że ksiądz kardynał Dziwisz pisze, więc ja sobie myślę, to on już wystarczy, że on to zrobi, ma ciągłość, więc jakoś tutaj nie zmobilizowałem się do tego. Natomiast jedna i druga książka powstawała po prostu ze spotkań z panią Brygidą. Nie było aż ich tak bardzo wiele, ale tyle, ile było stosowne i potrzebne po prostu z panią Brygidą. Żeśmy rozmawiali na te tematy i w ten sposób właśnie powstała jedna i druga książka. Książka kończy się takimi słowami. Była Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Wszystko się zgadzało. Wypełniał się Boży plan. Jak ten, który wypełnił się 2000 lat wcześniej, kiedy Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, byśmy mogli zostać zbawieni. Ile dobra narodziło się po śmierci Jana Pawła II, najlepiej wiedzą ci, którzy słali listy do postulatora procesu beatyfikacyjnego. Tysiące uzdrowień i nawróceń przez wstawiennictwo papieża Polaka. Owoce żarliwej modlitwy, której uczył nas do ostatniego tchnienia. Totus tuus, mówi arcybiskup Mokrzycki. Dziś, jutro, każdego dnia, w każdej chwili. Nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy krzyż wydaje się za ciężki, a ramiona za małe. Totus tuus. Jak zmieniło się życie Waszej Ekscelencji od czasu pobytu razem z Ojcem Świętym, towarzyszenia mu? Jak ten czas spędzony wspólnie wpłynął na to, co dzieje się dzisiaj? No trudno mi tutaj mówić o sobie samym. Na ile właśnie zmieniło się moje życie, moje postępowanie, ale każdy z nas stara się dążyć do doskonałości, stara się być człowiekiem z każdym dniem lepszym, doskonalszym, otwartym. I myślę, że od Ojca Świętego mogłem właśnie wiele się nauczyć, mogłem wiele skorzystać z Jego posługi, z Jego doświadczenia. Ojciec Święty i był głową państwa, był głową też, można powiedzieć, Kościoła. Był duszpasterzem i był także człowiekiem. Był tym, który tworzył także rodzinę, tą rodzinę papieską i tą domową, i tą troszeczkę w szerszym znaczeniu. Więc jest dla mnie zawsze takim odzwierciedleniem, takim zwierciadłem, na które mogę spoglądać. Nie zawsze potrafi się to samo czynić, czy dorosnąć do jego osobowości. Jest to z pewnością trudne, bo każdy też jest inny i trzeba wiele jeszcze pracy. Natomiast myślę, że dużo skorzystałem i jeszcze dużo będę korzystał.